Siódmy Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator już na półmetku. To, czy twórcy kultowego Koziołka Matołka są dumni ze swojej produkcji po latach i to, czy muzykę na żywo można połączyć z animacją, dowiecie się z relacji Kontry TV. Dla mnie jest wielką niespodzianką fakt, że jeszcze w tej chwili jest pokazywany mój pierwszy film. Pierwszy z 1959 roku. To są właściwie już w tej chwili filmy, które zupełnie inaczej się robiło, bo to jeszcze wszystko wypracowane było ręką projektanta scenografii, ręką animatora, który był aktorem równocześnie. W tej chwili technika ogromnie zmienia sposób realizacji filmu. Jak pan siedział tutaj podczas projekcji i słyszał pan te wszystkie reakcje, głównie był to śmiech, co pan sobie myślał na temat tej takiej sytuacji? No ja bym w tej chwili bardzo dużo zmienił w tych filmach. W tej chwili oglądałem z dużym zainteresowaniem, chociaż bardzo rzadko to robię, ale ze względu na odbiór i obraz. Odbiór ze strony widowni, wspaniałej widowni dziecięcej, dla której robiłem te filmy. Procedure to play with a movie. It's twice as hard because you have to time everything to what's going on the screen. So everything has to be a certain timing, too fast and you end too soon, too slow and you take too long. So it's a talent that you really have to practice a lot to get your exact timings. It's like being a conductor for a ballet orchestra or an opera a bit. Reasonably, for an hour and 20 minutes worth of film, we would like to rehearse 10 hours just to get the basics down. So, but then once you get the basics down, you learn the rhythm of the film even better as you perform it. This is really the second time we've performed with the whole film at one time. So there were still things that I could see that will be better the next time, because you work up a rhythm for picking up the instruments, turning the music, doing all the little things that normally you don't have to do when you're just performing a musical piece. Well, there's no way in hell you're hopping out of here, boys.
Mm-hmm.